Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Sylwek. Przed nami pogadanka z cyklu Za co kochamy Tomb Raider. Każdy odcinek z cyklu skupia się wyłącznie na jednej części, o której wraz z zaproszonymi gośćmi rozmawiamy, dlaczego dla nich ta dana część ma szczególną wartość. Dlaczego ich zdaniem nie ma sobie ona równych. Dzisiejsza pogadanka koncentruje się na Tomb Raider z 2013 roku. Jednak zanim o niej pomówimy, przedstawię rozmówców. A są to Ewa GP. Cześć Ewo. Z Ewą znamy się już od momentu, kiedy nagrywaliśmy wspólnie fascynujący materiał o Himiko i Yamatai. Później Ewę mogliście zobaczyć w podcaście o wizerunku kobiet w grach oraz w szczerej rozmowie jeden na jeden. Dziś Ewa opowie, dlaczego dla niej TR z 2013 jest szczególnie ważnym tytułem. Prawda? Będę grzecznie odpowiadać na wszystkie pytania. Bardzo się cieszę. Następną osobą jest Ola. Ola po raz pierwszy bierze udział w naszych rozmówkach, jednak jej aktywność w grupie na Facebooku Lara Craft Poland jest zauważalna. Dziękuję Ci, Olu, że zdecydowałaś się zrobić ten krok, kolejny krok i wystąpić wraz z nami w tym programie na YouTubie. Czasem trzeba przełamywać bariery. Słuchajcie, bo to jest właśnie bardzo ważne. Przełamujmy te bariery. Kolejna osoba to Łukasz Szepard. Z Łukaszem również miałem kilkukrotnie już możliwość wymienienia się przemyśleniami o seksualizacji Lary Croft, o komiksach, a teraz o Tomb Raider 13. Łukasz od niedawna prowadzi kanał na YouTubie. Zapraszam do zaglądnięcia. I Łukaszu, czy mógłbyś zapowiedzieć swój kanał? O czym on jest? Jak się nazywa? To jest twój moment. Moja chwila. Mój kanał jest właściwie od wczoraj założony. Nazywa się Lukas Szepard. Tak jak moja ksywka. I jest to... Chcę tam omawiać różne takie ekstremalne horrory, ekstremalne filmy, eksploatacje. I na razie wisi streszczenie tam filmu August Underground z Mordum. Jeśli ktoś jest ciekawy, jak takie kino wygląda, to zapraszam na mój kanał. No, z uwagi na to, że jestem sam miłośnikiem horrorów, no to już masz widza. Zresztą ja już zasubskrybowałem. No, to cieszę się. Lara Croft Poland. Dobrze, dzięki Łukaszu. No i kolejna osoba, bo dzisiaj jest nas taka już całkiem spora gromadka. Kolejną osobą jest Arek. Z Arkiem miałem przyjemność rozmawiać o Tomb Raiderozie, czyli manii kolekcjonowania, a także przeprowadziłem szczerą rozmowę o nim, aby dowiedzieć się o sposobach kupowania cennych artefaktów z logo Tomb Raider. Cześć Arku. Cześć, cześć, witam wszystkich. I słuchajcie, bardzo, bardzo serdecznie wam w tym momencie dziękuję za to, że znaleźliście czas na to, żeby spędzić ze mną chwilę o Tomb Raider 2013, ponieważ o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Teraz chciałbym powiedzieć kilka słów o tej odsłonie. Sięgam do wiedzy z Wikipedii i czytam, że jest to przygodowa gra akcji z 2013 roku, stworzona przez Crystal Dynamics, wydana przez Square Enix. Jest 10. pełnowymiarową grą z serii Tomb Raider. Premiera na platformy Windows, Xbox 360, PlayStation 3 miała miejsce 5 marca 2013, na platformy Xbox One, PlayStation 4 28 stycznia 2014. Gra stanowi drugi po Tomb Raider legendzie reboot serii. Akcja Tomb Raider z 2013 rozgrywa się na wyspie Yamatai, na którą po zatonięciu statku trafiają Lara Croft i członkowie załogi statku, którym podróżowali. Bohaterka musi przetrwać na wyspie, ścigana przez członków złowieszczego kultu. Rozgrywka w dużym stopniu skupia się na elementach survivalu. Gra spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem krytyków, chwalących m.in. za oprawę graficzną, rozgrywkę, rozwój postaci głównej bohaterki oraz Ludington, wcielającą się Larę. W ciągu 48 godzin od premiery sprzedano 1 000 000 egzemplarzy gry, natomiast do końca listopada 2017 roku ponad 11 milionów egzemplarzy. Co ciekawe, posłuchajcie, tytuł ten, jak i następne części Rise oraz Shadow of the Tomb Raider, to ścisły fabularny ciąg nowego wizerunku Lary Croft, który w pewnym sensie i w mniejszym lub większym stopniu odcina się od wcześniej zaprezentowanej postaci Panny Archeolog. I to niestety zrodziło dużą falę krytyki ze strony fanów oczekujących Lary sprzed dekad. I o tym za chwilę sobie porozmawiamy.
Ale na dobry początek chciałbym wam zadać pierwsze pytanie. Powiedzcie, jak wspominacie moment, kiedy czekaliście na ten tytuł po raz pierwszy, ten moment pierwszego zagrania? Jakie były wasze odczucia? Podzielcie się właśnie takim swoim wspomnieniem. No, rozumiem, że najmilszym spośród wspomnień związanych z Tomb Raiderem. Poprosiłbym może Ewę o odpowiedź. Pamiętam, jak zobaczyłam po raz pierwszy trailer i to zupełnie nie wyglądało jak Tomb Raider. To wyglądało jak bardzo fajna gra z jakąś dziewczyną, ale w ogóle mi się to nie kojarzyło z Tomb Raiderem. Ale pamiętam też, oglądałam na ten temat materiał, bodajże na Hyperze, jak jeszcze istniał ten kanał. Myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy w tym wieku, że jeszcze pamiętamy ten kanał. I tam tak strasznie się zrzymali, że to będzie survival horror elementy. Ja byłam akurat świeżo po przechodzeniu po raz kolejny klasycznych Silent Hilli, więc w ogóle było wow, będę mogła rurką metalową bić przeciwników i będzie super. W związku z czym już byłam na to bardzo nahypowana, bo bardzo mi się Silent Hill podobały, ten element właśnie takiego trochę okultyzmu. Bardzo byłam ciekawa, jak zostanie to zaimplementowane właśnie do uniwersum Tomb Raidera. No i ze względu też na to, że ta gra wychodziła w 2013 roku, czyli również w roku, w którym ja zaczynałam studia, to mi się to wszystkie klatki tak pięknie poskładały, kiedy szłam na filologię japońską, tutaj ten Tomb Raider z tą Japonią, tutaj trochę tego okultyzmu. I w ogóle takie wow, że to ma szansę być fajne. Dałam temu dużą szansę, że to ma szansę być fajne, że to nie będzie jak Underworld, który bardzo mi się nie podobał i który przeszłam jeden cały raz, żeby zobaczyć, o co chodzi. Tylko takie już na samo wejście bardzo pozytywne emocje i bardzo dużo ciekawości. Wyobrażałaś sobie, że ona będzie właśnie takim survival horrorem, troszeczkę z naleciałościami Silent Hillowymi. Czy pod tym względem spełniło twoje oczekiwanie, czy troszeczkę rozczarowało? Spełniło moje oczekiwania, bo ja też jestem typem gracza, który zbiera wszystko, co się da zebrać i ja nie zostawię gry, dopóki nie zbiorę wszystkiego na 100% i choćbym miała ciemną doliną zła pełną przejść, to się nie ulęknę i chodzę i zbieram, i ktoś się błyszczy w oddali, to jest 11 na 10, że ja spędzę 4 godziny, żeby domyślić się, jak tam dojść i nie sprawdzę w internecie, tylko będę myślała, jak tam dojść, bo tam się błyszczy i to trzeba zebrać. Więc to było po prostu spełnienie moich marzeń, bo było dużo krzaczków, dużo znajdziek, dużo wszystkiego, więc totalnie tak, ja tam nabiłam chorą ilość godzin, przechodziłam tę grę kilka razy na 100%, jakby to poczucie gratyfikacji związane z zebraniem tego wszystkiego, z tego, że miałam wszystkie stacje wymaksowane, wszystkie skille zrobione, wszystkie bronie, wszystko znalezione, to absolutnie tak, to jest to, co ja lubię, więc mimo tego, że nie było aż tyle tego survival horroru, to spełniło moje oczekiwania, bo zupełnie nie byłam też w stanie wyobrazić sobie, jak to będzie wyglądało, jak będą wychodziły spod samochodów jakieś mutanty, tak jak to było w Silent Hillu, czy piramidogłowego kontra Lara Croft, no to moje możliwości kognitywne gdzieś przekroczyło, więc chyba cieszę się, że możliwości kognitywne twórców to przekroczyło również. To i dobrze, dzięki. Olu, a jakie są twoje wspomnienia z pierwszego razu z Tomb Raider 2013? Po tym, jak grałam w te Tomb Raidery, jak byłam jeszcze małym dzieckiem, to pierwszy raz po właśnie grę z 2013 sięgnęłam w piątej klasie podstawowej. I powiem tak, urzekła mnie ta gra bardzo. Spodobała mi się o wiele bardziej niż poprzednie Tomb Raidery. Niektórymi, no już starszymi częściami byłam no ciut zmęczona, że grałam cały czas w jedno i to samo, ale to było dla mnie coś nowego. Przez cały dzień nie mogłam się po prostu oderwać od komputera. Mam wielki sentyment do tej części. A po przejściu gry właśnie zaczęłam upodabniać na każdym kroku. Cały czas. Tak, bardzo się zżyłam z tą postacią. Naprawdę łatwo mi jest się z nią utożsamić. Do teraz z rebootową Larą się utożsamiam i bardzo się cieszę, że podjęli ten krok. Bardzo się z tego cieszę. Super. I to, co teraz powiedziałeś, rozumiem, że to nie jest twoja pierwsza styczność z Tomb Raiderem. Ty już wcześniej grałaś. Od 6 roku życia przez mojego starszego brata zaczęłam przygodę z Tomb Raiderami. Często jest tak, że ta pierwsza styczność, pierwsza gra, z którą mamy do czynienia, ona wywołuje w nas takie największe, najmilsze doświadczenia, wspomnienia. A tu jednak nie. To nie pierwsza jakaś styczność z Tomb Raiderem czyni, że tamta gra nie jest pierwsza. Tak, tak. No. Nie pierwsza. Super. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać.
dlaczego ta gra dla ciebie jest tak ważna, ale na razie tylko pytam się o takie pierwsze wrażenia. Czyli po prostu to pierwsze wrażenie całkowicie u ciebie to zmiotło cię z nóg, jak zobaczyłaś Tomb Raidera. Tak, tak. Mhm. Świetnie. Dzięki. Łukaszu, a jak to w twoim przypadku jest? Moje pierwsze doświadczenia jest o tyle zabawnie, że są negatywne. Bo znaczy, na początku ja w ogóle na tą grę nie czekałem. Ja byłem zawsze wtedy graczem głównie RPG-owym. Grałem w trylogię Legend, ale nigdy to nie była jakoś gra, która byłaby u mnie wysoko w pozycji gier, które by mnie jakoś szczególnie zajmowały. Od tak do czasu sobie pograłem. I dlatego Tomb Raidera za bardzo nie czekałem nigdy. Potem gdzieś zobaczyłem i się nawinęło, że zupełnie zmienili wizerunek Lary. Byłem tym strasznie zaciekawiony, zupełnie podobało mi się to, absolutnie mi się podobało to całkowicie nowe podejście, zmienienie całkowicie. Nigdy nie byłem jakoś fanem tego klasycznego wizerunku, ten nowy mi się absolutnie podobał. I odpaliłem gdzieś tą grę i byłem totalnie wkurzony na tą ilość, ile tego QTE jest na początku. Ja nie cierpiałem czegoś takiego w grach. I wyłączyłem to, miałem długą przerwę, ale potem w jakimś czasie mi się znudziło, gdzieś wróciłem do tej gry. Odpaliłem i naprawdę ten klimat mnie przekonał, żeby się do tego wciągnąć. No i jeszcze tak Ola mówiła, ja absolutnie się utożsamiam z tą nową Larą. Ja na 100% wczucia mam tą grę. Więc imersja jest u mnie maksymalna, jeśli chodzi o Tomb Raider 2013. Rozumiem, że na początku, co tam się zadziało? Czy grając miałeś takie negatywne emocje? Czy po prostu nie oczekiwałeś praktycznie nic ciekawego i to cię mile zaskoczyło? Znaczy, oczekiwałem akurat, jeśli chodzi o klimat, czy właśnie przedstawienie Lary, to oczekiwałem czegoś ciekawego. Gameplayowo mnie ta gra nie przekonała. Ja nie jestem zbyt dobry, jeśli chodzi o elementy zręcznościowe w grach. Ja zwykle, jeśli grałem, to w turowe RPG, jakieś Baldury, czy coś w tym stylu. I po prostu jak zobaczyłem taką ilość QTE, to myślałem, że sobie palce połamię na tej klawiaturze i myszce. Jasne. Dzięki, Łukaszu. I Arku, jakbyś ty mógł powiedzieć co nieco o takim swoim pierwszym kontakcie z tą grą. Dlaczego aż tak ci się ona spodobała spośród wszystkich innych? No to tak, tak jak kiedyś już wspominałem w rozmowach, pierwsze spotkanie całkowicie z przypadku trafiona w sklepie na półce gra. Zainteresowałem się, pooglądałem na internecie właśnie trailery, jakieś zwiastuny. Kupiłem, zagrałem. Okazało się, że to jest to. Bardzo ciekawa fabuła. No ta postać Lary, pokazane te cechy ludzkie, fajnie wątki poprowadzone. Dużo tych przyjaciół Lary z tej ekipy Endurance. No, bardzo fajnie mi się grało. Jakoś po prostu ten klimat mnie wciągnął, żeby podążać dalej, szukać jakichś przedmiotów, artefaktów. No i po przejściu całej gry no stwierdziłem, że to jest to, no i czekałem już na kolejne odsłony. Także to był taki pierwszy kontakt z grą. I to chyba tyle. Jeżeli ktoś gra w Uncharted, powinien zagrać też i w tego Tomb Raidera. Zgodzicie się ze mną? Czy ta gra jest podobna do Uncharted, czy nie? Olu, grałaś? Jest parę różnic. Tak, grałam. Jest parę różnic, bo w Unchartedzie jest więcej humoru, więcej żartów, a na Tomb Raiderze jest bardziej trochę nastawiony na poważniejszy klimat, ale jeśli chodzi o gameplayowo, to dosyć często widziałam jakieś podobieństwa podczas gameplayu. No dokładnie. Ewo, a ty grałaś Uncharted? Tak, jakby jak ktoś obejrzał One to One ze mną, to nawet wie o tym, że mam dziarę z Uncharted i Tomb Raider, więc... Ja jestem diehard fanką obydwu serii i tutaj zgadzam się absolutnie z Olą, że są podobieństwa, są też różnice. Poza tym humorem, te gry są przynajmniej w moim odczuciu zupełnie inaczej budowane fabularnie, mają zupełnie inny rytm też opowiadania tej historii. Abstrahując już tutaj od tych elementów komediowych, humorystycznych, Uncharted mocniej się trzyma źródeł. Bo ta każda część ma jakieś źródło. To jest albo oparte na jednej konkretnej opowieści, albo na jednej na przykład konkretnej książce, czy tam gdzieś przy Marco Polo, tak jak to było przy drugiej części, czy tak jak było przy Iramie, przy trzeciej części. A Tomb Raider jest mniej ustrukturyzowany, czerpie z większej ilości źródeł. I też myślę, że to może wynikać z tego, że jest po prostu zupełnie inny target dla jednej postaci i dla drugiej postaci. Drake ma trafiać do innego odbiorcy niż Lara. I to jest po prostu kwestia tego.
ale zgadzam się z tym, że jeżeli ktoś gra w Tomb Raidery, to pewnie chwyci Uncharted i w drugą stronę. Mhm. Łukaszu, a ty masz jakieś doświadczenie z Uncharted? Ja celowo to pytam, ponieważ jak już powiedziałem, w takim mainstreamie, ogólnym myśleniu, no jednak kojarzy się jedna seria z drugą. Proszę Łukaszu, a ty masz doświadczenie z tym? Ja jestem PC-siarzem, więc no, nie ma Uncharted na PC-ta, więc nigdy nie grałem. Będzie. Z tego co słyszałem, jeśli gameplay jest podobny do Tomb Raider 2013, a klimat jest zupełnie inny, akurat w Tomb Raider 2013 gameplayu za bardzo nie lubię, więc to nie trafi do mnie raczej. Tak. No, może spróbuję, ale nie jestem przekonany. Rozumiem. No jeżeli będzie rzeczywiście na PC-cie, no to myślę, że naprawdę warto spróbować, dać szansę. Może akurat ciebie też mile zaskoczy ta gra. I Arku, ty miałeś doświadczenie z Uncharted? Nie, ja nie grałem, więc ja tutaj nic się nie wypowiem. Dobra, rozumiem. To jest takie dodatkowe pytanie, które nasunęło mi się i pomyślałem, że dlaczego żeby nie zapytać, bo wcześniejsze części aż tak nie kojarzyły się z Uncharted, właśnie jak Tomb Raider 2013, więc o to chciałem zapytać. A teraz chciałbym, moi drodzy, poruszyć inny wątek, który mnie ogromnie frapuje. Ulubiona wasza część to jest ta, w której słyszymy od Lary I hate tombs, tak? Czyli nienawidzę grobowców, co stało się symboliką, jakąś formą spoliczkowania fanów wcześniejszych odsłon Tomb Raidera, bo poprzednia Lara, jak wiadomo, żyła z plądrowania grobowców i ewidentnie sprawiło jej to taką dziką przyjemność. Następnie jest tutaj kobieta o różnych sprzecznościach. Memy, które pokazują, że Lara płacze nad Jelonkiem, a za chwilę zabija bez mrugnięcia okiem całą armię najemników. I powiedzcie mi, dlaczego spodobała się wam akurat ta część? Gryzie się, czy stoi w afroncie to nowe wcielenie z klasycznym? Wyjaśnijcie proszę, co wam się podoba w tym wcieleniu, czego nie miała ta klasyczna Lara? Może teraz spróbujemy o odpowiedź poprosić Arka. No więc tak, ja zanim zagrałem pierwszy raz w Tomb Raider 2013, to ogólnie nie ogrywałem starszych części, w ogóle o nich praktycznie nie wiedziałem nic, więc dla mnie ten wizerunek nowej Lary to był taki wizerunek pierwszy w sumie i mi się to nie gryzło, no bo nie miało z czym po prostu z racji tego, więc ja do takiej Lary się przyzwyczaiłem i no szanuję, że są dwie wersje tej Lary, czyli ta klasyczna i ta nowa, natomiast no mi się to nie gryzło, mi się ta nowa Lara podobała, do starej no nie mam uwag, ale uważam, że ta gra po prostu już rozdzieliła się w pewnym momencie na dwie części i po prostu tutaj mamy już całkowicie coś innego. No rozumiem, ale to, że ona nienawidzi grobowców, nie przeszkadza ci w żadnym wypadku? No. Jako zaczynając od tego 2013, gdzie ten jej charakter się buduje, ona mówi, że nienawidzi tych grobowców, no to tutaj to mnie nie dziwi. Natomiast rozumiem oburzenie fanów starszych części, którzy kochali te grobowce. No, no i rozumiem te rozbieżności, tylko po prostu patrząc na sam restart, to on się tak jakby nie gryzie, no bo restart opowiada sam początek. On ci nie odwołuje do przeszłości. Mhm. Dlatego, no... Tak to jest poprowadzone, że tutaj są dwie już całkowicie inne osoby, tak jakby pokazane w tych Tomb Raiderach teraz. Mhm, rozumiem. Dzięki. Łukaszu, co tobie się podoba w tym I Hate Tombs? Tak kolokwialnie mówiąc. To I Hate Tombs to jest po prostu taki żarcik, mrugnięcie okiem do odbiorcy, że Lara, która po prostu znamy ją zawsze, że plądrowała grobowce, tu mówi takie, o, ja nie lubię grobowców. No to jest po prostu... Ja bym nie dopatrywał się w tym niczego innego, jak tylko zwykły żarcik i mrugnięciem okiem do gracza. A w samej postaci po prostu mi się podoba to... Ja nigdy nie byłem... Znałem te starsze Tomb Raidery, widziałem wcześniej te filmy z Jolie, grałem w trylogię Legend, ale nigdy nie byłem po prostu fanem tego klasycznego wizerunku. Zawsze wydawał mi się przerysowany, karykaturalny wręcz. Często i nadanie takiego realizmu tej postaci, stworzenie jej po prostu i wizualnie, i z charakteru, i całej historii dużo bardziej realistycznej, po prostu mnie kupiło od razu. Mhm. Jasne. A jeszcze jakbym mógł ciebie dopytać o ten mem, że tutaj jest
takiej słabej postaci nagle wychodzi ktoś taki pokroju, co tam widzę u ciebie, taką maskę z piątku 13. Zgadza się? Tak, tak. No, że takie dwa wcielenia jakby Lara miała, że tutaj płacze nad Jelonkiem, a za chwilę wyżyna wszystkich ludzi bez mrugnięcia okiem. Znaczy, no po pierwsze, no Jelonka mi też by było szkoda, a jakichś obleśnych najemników, którzy nie wiadomo co chcą zrobić, no to też bym z radością wyżynał. A po drugie, no to jest, dysonans ludonarracyjny jest dosyć częstą cechą gier. To samo mamy na przykład w Wiedźminie Trójce, gdzie Geralt się spieszy, żeby znaleźć Ciri, ale w międzyczasie może zebrać całą kolekcję kart do Gwinta. No to jest po prostu już problematyka gier i nieprędko to rozwiążemy w takich typowo mainstreamowych, nastawionych na akcję grach. Jasne, zawsze ta umowność gdzieś jest i to jest naturalne. Dzięki. Olu, jak jest u ciebie? Na początku, gdy usłyszałam te I hate tombs od Lary, to się wręcz zaskoczyłam. Lara Croft zawsze mi się kojarzyła z takim plądrowaniem grobowców, z takim paradowaniem, z przygodówkami, ale nie wiedziałam, czy ja mam się śmiać z tego powodu, czy płakać. Lecz po drugim zagraniu uświadomiłam sobie jednak, że to po prostu taki żarcik. Mhm. Tak jak Łukasz mówił. Taki zwykły, typowy żarcik. Jakby Lara jeszcze tutaj była dość młodą osobą. Jeszcze nie była taka silna, jak była później. I jeszcze biorąc to pod uwagę, że to jest po prostu no, Lara z rebootu i klasyczna Lara, to są dwie po prostu inne osoby i trzeba to też wziąć pod uwagę. Już mi się ciśnie takie pytanie, ale myślę, że je za chwilę zadam. Ale poproszę teraz jeszcze Ewę o odpowiedź. Jak ty rozpatrujesz tę kwestię? Na te grobowce, które były w części z 2013 roku, to ja się nie dziwię, że one jej się nie podobały, bo to jest jakiś nieśmieszny żart w porównaniu do tego, co mogliśmy zobaczyć na przykład The Last Revelation. Bardzo dobra gdzie mieliśmy wielopoziomowe grobowce, które były złożone z gazyliona zagadek. To była zagadka w zagadce na zagadce i trzy mumie na szczupku jeszcze zamiast wisienek. A tutaj dostajemy jakieś śmieszne grobowce, do którego żeby wejść, to muszę zbitować pół gry, bo muszę dostać coś tam, żeby zrobić coś tam. A w środku muszę wrzucić trzy beczki na równoważnie i to jest grobowiec? Mm-hmm. No to no, ja się nie dziwię, bo jak ja bym na to popatrzyła, to prawdopodobnie miałabym podobną reakcję. Tutaj też tak jak zostało wspomniane i chyba to Łukasz powiedziałeś właśnie, że był ten reboot, tak? Czyli to jest już jakby inna osoba, nie, przepraszam, to Arek powiedział, że był reboot i była inna osoba, tak? Że to już jest zupełnie inna postać i jakby my dostajemy trzecią wersję Lary i to jest inna charakterystyka postaci, inny człowiek trochę niż ta Lara z klasyków. Także ja też bym wolała ratować Jelonki niż najemników. To też jedna rzecz. Ale jeszcze jedna rzecz jest taka, że my od bardzo długiego czasu doświadczamy dehumanizacji przeciwników w grach wideo. I chociażby ta dehumanizacja się przejawia przez to, że krew nie jest czerwona, tylko na przykład różowa. Ale dobrze pamiętam, to było w Tomb Raiderze w części trzeciej, że przeciwnicy w którymś kraju, bodajże w Japonii, nie krwawili na czerwono, tylko na różowo, bo to było zbyt brutalne. Mhm. Czyli nie jest brutalne wyciągać pistolety i strzelać do postaci humanoidalnych, ale już fakt, że one umierają i krwawią, jest brutalne. Także wydaje mi się, że to jest też trochę to. Jakby, no jak my strzelamy tych jelonków nawet z tego łuku na samym początku, to jest ten odgłos, że ten jelonek krzyczy z bólu. Tak, zgadza się. Mamy ten dźwięk, kiedy tam pozyskujemy materiały, kiedy go lutujemy, no to słychać takie szuruburu, jakby ktoś coś tam kroił, nie? Takie rwanie, jakby tkanin też jest słychać, taki śmieszny odgłos jest. Mhm. A jak strzelamy do przeciwników, tego nie ma. Oni już tu padają. Mhm. Także ja rozumiem, że ona płacze nad jelonkiem, bo musi jelonkowi zrobić kuku, a ten jelonek nie zrobiłby krzywdy jej, a ci najemnicy już i owszem. Także tutaj też ten instynkt przetrwania, to było L3, napadzie na PS3, o ile dobrze pamiętam, to było L3, wciśnij L3, to się robi instynkt przetrwania. No dokładnie to jest coś takiego, to jest instynkt przetrwania, obrony. Wiesz co, bardzo ciekawą tutaj rzecz powiedziałaś i tak naprawdę ja nie byłem tego świadomy, że podczas zabijania tych postaci, ludzkiej postaci, oni nie wydają krzyków. Aż po naszym nagraniu będę musiał włączyć, aż sprawdzić, bo po prostu nie zwróciłem na to w ogóle żadnej uwagi. Natomiast rzeczywiście te dźwięki jęków, agonii zwierząt, jak tutaj mamy tego jelonka i w tym momencie nawet jak mówiłaś, to od razu już słyszę ten przeraźliwy dźwięk. I tak samo we wcześniejszych klasycznych częściach, gdzie na przykład zabija się psy, wilki i ten ich skowyt. Małpy. Tak, tak. Też
to wywołuje jednak takie negatywne emocje, tak? Że gdzieś tam rusza to sumienie, bądź tam moralność nasza gdzieś tam jest wzburzana w tym momencie. I to jest faktycznie bardzo, bardzo ciekawie i mądrze powiedziane. Nie jestem pewna, czy to nie jest tak, że jak ci wrogowie umierają, to oni jęczą na koniec. Ale sam odgłos strzału nie wywołuje żadnych reakcji. Bo to też nie jest tak, że oni padają od jednego strzału, tak? Tylko też musimy w nich wpakować kilka strzał, kilka naboi, tak dalej, tak dalej. I tam po drodze się nie wydarza nic dźwiękowo. Jakiś jęk chyba był dopiero, gdy umierali. Tak, dopiero pod koniec coś tam gdzieś tam cicho, nie? Ale z drugiej strony też na to patrząc, to jak strzelasz do jelonka, nawet z przyczajki stojąc na gałęzi, żeby nie zwiał, to ten dźwięk jego agonii jest słychać. Tak. A jak się strzela do wrogów ludzkich z oddali, to jest cisza. Ale tu jest jeszcze znowu ciekawa sprawa, bo jeśli chodzi o pierwsze zabójstwo Lary, kiedy zabija tego niedoszłego gwałciciela, to jest to pokazane bardzo dosadnie, jest nawet zbliżenie na jego rozwaloną twarz. I potem w następne, no podejrzewam, że to już będzie trochę nadinterpretacja, ale jeśli patrzeć na to inny uniwers, to można uznać, że Lara po tym pierwszym była już, po tym pierwszym zabójstwie już była tak wstrząśnięta, dostała takiej adrenaliny, że jakby ignorowała te krzyki, żeby to zabić swoje sumienie i przetrwać. Podejrzewam, że to nie jest celowy zabieg, że raczej wynikało to po prostu z tego, żeby po prostu im wydawcy gry nie blokowali, ale można to tak wytłumaczyć, jeśli byśmy szukali jakiegoś inny uniwers wytłumaczenia. No, bardzo ciekawa kwestia została tutaj poruszona. Ja mówię, to ja na pewno sobie też sprawdzę. Rzeczywiście, może być tak, jak Ewa mówisz, ale na pewno chciałbym teraz wam zadać bardzo ważne pytanie, ponieważ tu już kilkakrotnie padło stwierdzenie, że to jest inna Lara, że to jest inna postać. Czy rzeczywiście zgadzacie się z czymś takim, że twórcy, tworząc Larę z 2013, kontynuując ją aż do Shadow, mieli zamysł, że budują zupełnie inną postać, ale nadają jej imię i nazwisko Lara Croft? No tak, to jest właściwie tak. Każda Lara w filmach jest oddzielną Larą, mają inne daty urodzenia, inne biografie, często się różnią cechami charakteru, są niekiedy mieszankami różnych innych wersji. To jest po prostu tak, na przykład jest w komiksach superbohaterskich, gdzie jest jedna postać Iron Man i występuje w 10 tysiącach wariacji. No to tak samo myślę, że jest z Larą, że jest pewien archetyp, ale można go różnie interpretować i reinterpretować przez różnych twórców. No dobrze, to w takim razie czy ta wersja jest kanoniczna? Czy to jest jakaś alternatywna opowieść, która zaznaczy, w tym momencie jesteśmy na TR-25, że gdzieś tam się scala, tak, jedną i drugą. Czyli co, ta kanoniczność w tym momencie jest nieco nadszarpnięta. Znaczy taką kanoniczną, dalej domyślną wersją Lara Croft będzie zapewne i zawsze pozostanie klasyczna. Jeśli ktoś mówi Lara Croft, to pewnie większość ludzi pomyśli najpierw o klasycznej. Ale jeśli... I myślę, że to jest taka domyślna wersja, a następne to są po prostu różne reinterpretacje. Gdzieś tu nie bawiłbym się w taką jakąś kanoniczność. Raczej bym roztrząsał i na kanoniczność wewnętrznie danych linii czasowych. I na przykład kanoniczność reboota, kanoniczność legend, kanoniczność klasyków. Nie bawiłbym się w tworzenie jakiejś ogólnej kanoniczności w przypadku Tomb Raidera. Rozumiem. A u ciebie, Olu, jak jest? To są te same postaci? Tylko że ta z 2013 to jest jakby ta młodsza wersja, z której rodzi się później ta Lara, którą my poznajemy z 1993, czy zupełnie dwie różne persony, osobistości? I tutaj dobre pytanie jest, chociaż ja myślę, że raczej to pierwsze. Tak jak Łukasz mówił, że wszystkie Lary tutaj, inne daty urodzenia, biografie, charaktery całkowicie są inne. I właśnie myślę, że klasyczna Lara to jest najbardziej ta, to jest właśnie ta oryginalna wersja. A resztę te z legend, te z właśnie z 2013, to są alternatywy po prostu. Tak sądzę. Rozumiem. A ty, Arku, jakie ty masz zdanie na ten temat? No to tak, ja powiem, że dużo jest strasznie tych lar natworzone, strasznie dużo wizerunków i chyba każdy po prostu musi wybrać tę swoją larę, która mu najbardziej odpowiada. Czy to z racji na samą grę, czy z racji na charakter, czy na całą tą otoczkę i jej po prostu przedstawienie w tym wirtualnym, fikcyjnym świecie, tak?
No, już mamy tyle tych tytułów i tyle się działo przez te 25 lat, że jednak chyba nie da się tego wszystkiego scalić w jedną linię czasową, w jeden charakter, w jedną osobę. No po prostu jest tego za dużo. Więc tutaj każdy musi określić się, czego oczekuje i jaki ten wizerunek on chce widzieć. A wiadomo, tak jak też parę razy mówiłem, nigdy nie dogodzi się wszystkim i zawsze będzie ktoś miał jakąś uwagę, że to jest źle, czy to można by było poprawić, więc niech każdy wybierze tę część z tych Tomb Raiderów i tę Larę, która mu najbardziej odpowiada, która mu najbardziej przypadła do gustu czy do serca. No a wiadomo, też gusta, o tym się nie dyskutuje, tak jak to się nieraz mówi, więc no, każdy wybierze to, co uważa za odpowiednie. Natomiast fakty są takie, że mamy dużo tych gier, dużo wizerunków Lary, do tego są jeszcze fanarty, customowe jakieś Lary tworzone przez ludzi, czy no nawet te skiny ostatnio do Fortnite'a, to w ogóle całkowicie inna Lara, tak? Nawiązuje do klasyków, ale w Fortnite'cie Tomb Raider i Fortnite to niewiele miały wspólnego jeszcze niedawno. Więc no, tyle mogę powiedzieć. No dobrze, tylko tak się dopytam gwoli ścisłości. Arek, którą wersję wybiera za kanoniczną? Najważniejszą? To znaczy dla mnie no, najważniejsza ta z 2013 roku. Nawet nie Shadow, tylko 13. No, ale ja zdaję sobie sprawę, że z tych klasycznych, z pierwszego, drugiego, trzeciego Tomb Raidera, to była ta Lara taka podstawowa i to od niej się wszystko zaczęło i to od niej się wywodzi. Takim drzewem genealogicznym, jakby to rozrysowując, no to ta Lara z tych pierwszych trzech części to jest tym ogólnym wizerunkiem pierwotnym, tak. Od tego się wszystko wywodzi, więc ja sobie zdaję sprawę, że ta pierwsza Lara, no to tak miała wyglądać i pewnie część ludzi by chciała, żeby ona wyglądała tak zawsze przez wszystkie części. Natomiast no wiadomo, czy grafika, czy sprzęt się zmienia i wiadomo, że trzeba iść z postępem czasu i też tworzyć tę postać no od nowa, od podstaw, bo jednak chociaż w grze Rise mamy do wyboru na przykład właśnie te skórki z poprzednich części, czy tam w Shadow, czy też można sobie mody dodać. Chyba, że zmieszałem. Na pewno w Shadow można wybrać sobie skórki z poprzednich gier. Natomiast wiem, że w Rise i w 2013 ludzie sobie po prostu mody dodają. Więc jeśli ktoś chce pograć taką klasyczną Larą, ale w najnowszą grę, no to wystarczy sobie mody wgrać i w sumie już to mamy, tak? Więc w tym nie ma problemu. Jasne, dzięki. I Ewo, jak jest u ciebie? Jakie jest twoje zdanie? Ja sobie tak to wszystko w głowie poukładałam, że jest pewien zestaw atrybutów i cech, które określają Lara Croft. I robiąc te rebooty, twórcy wybierają te cechy, które im najbardziej pasują do danej koncepcji i umieszczają je w tej postaci. Tak jak było wspominane, że są na przykład różne daty urodzenia, to są rzeczy, które są gdzieś zmieniane. Tak? No Lara została odmłodzona dlatego, że no w tym momencie to już byłaby pani koło 50 i nikt by nie kupił tego, czy tam na 60 nikt by nie kupił tego, że ona jest taka zwinna, gibka i ma takie osiągi fizyczne. I to jest trochę zrozumiałe, no bo to jest seria, która jest tyle lat na rynku, że trzeba było przeprowadzić lekki lifting, też aby ją dopasować do czasów, w których istnieje. Bo to się sprawdzało te 25 lat temu w grach wideo, niekoniecznie będzie sprawdzało się teraz, bo zmienia się odbiorca. Zmienia się widownia, osoby, które po tą grę sięgną. Ja sobie tak to właśnie poukładałam, że ta nowa Lara w rebootach to jest, nie wiem na ile jesteśmy w towarzystwie, które się interesuje anime, ale jest takie anime Steins Gate i tam jest dużo różnych linii czasowych. I to trochę tak jest dla mnie, że każda z tych Lar to jest jakby wychodząca z jednego głównego źródła, w zależności od tego, jakie dostałaby okazję, to inaczej by się rozwinęła w inny sposób. I mamy tą Larę klasyczną, która została postawiona w jakiejś tam sytuacji i w tej sytuacji się rozwinęła. Mamy Larę z pierwszego reboota, która była postawiona przed innymi wyzwaniami, więc stała się innym człowiekiem. I Larę z 2013 plus, która też w zupełnie innych okolicznościach przyrody, w zupełnie innych sytuacjach została postawiona i też inaczej zareagowała, inne te cechy się u niej rozwinęły. Ja to kupuję, jak najbardziej.
Chociaż mimo tego, że uwielbiam część z 2013 roku, to dla mnie jedyną słuszną i prawdziwą, prawilną Larą jest Lara klasyczna. Moje takie odczucie jest jedno, że niezależnie ile to jest tych Lar przedstawionych, to zawsze to jest po prostu jedna i ta sama osoba. Tylko gdzieś tam są pewne alternatywne wydarzenia, gdzieś tam zmiana kosmetyczna w biografii następuje, bo tak jest czasami z bohaterami fikcyjnymi. Tak? Na potrzeby filmu, czy na potrzeby jakiegoś konkretnego momentu w fabule, zmienia się i to jest całkiem naturalne. Tak samo chciałbym się odnieść do tego, że gdyby ona teraz miała te 60 lat, nie dałaby, nie udowodniłaby takiego swojego, nie wiem, fizycznego potencjału. Trzeba byłoby chociażby obejrzeć tych Nieustraszonych, gdzie jest Sylvester Stallone, gdzie jest Arnold Schwarzenegger i pozostali. Tak, w sumie emeryci, ale dają absolutnie radę. Mnie się wydaje bardziej, że tu chodzi o odbiorców. Odbiorcy są młodsi, odbiorcą będzie nastolatek, 30-latek, tak? Więc trzeba pokazać tę Larę po prostu młodą, a nie kobietę, która już musi sobie farbować włosy, aby uciec przed siwizną. Chociażby, tak? Taki głupiutki przykład podaję. Więc wydaje mi się, że o to chodzi. Proszę, Łukasz. Ja bym to w sumie taką pokazanie tej klasycznej Lary, ale we współczesności już takiej starszej, ja bym to nawet kupił. Ja tak ale samo. Może niekoniecznie w formie gry, ale na pewno w formie serialu, na przykład zrealizowanego tak jak teraz jest. Teraz jest dużo, się tego wraca, tak jak oglądaliśmy w Gwiezdnych Wojnach starego Hanna Solo i Leję i Luka, tak mamy w Star Treku, teraz jest świetny Picard, tak właśnie Niezniszczalnie, o których wspomniałeś, tak chyba ten film, albo Nieustraszenie nazywał, z całą tą ekipą kina akcji i w takim wydaniu też takim na przykład zrobionym serialowym lub filmowym taką starszą Larę bym kupił gdzieś, zbierającą się na jakąś ostatnią wyprawę, czy coś takiego. No proszę cię, 60-latka, ostatnia wyprawa, daj spokój. To nie jest koniec życia. Nie, a ja bym powiedział, ja bym kupił grę. Ja naprawdę bym z chęcią zobaczył Larę po 50, czy w okolicach 60. Dlaczegoż by nie? Myślę, że dobrze poprowadzona historia, gdzieś tam tle, nie wiem, może córka, może syn i tak dalej, uczyniłoby tę grę naprawdę nietuzinkową. Bo pokażcie mi bohaterów w grach, gdzie bohater jest właśnie w takim wieku. Są. Bo są, tak? Ale ich jest mało. A pokazanie... Geralt ma ponad setkę. Proszę? Geralt z Rivii ma ponad 100 lat. No właśnie, więc można uczynić jednak bohatera też takiego starszego. Myślę, że to bardzo dobra koncepcja, ale jestem świadomy tego, że to jest trudne przedsięwzięcie i na pewno włodarze zastanowiliby się i to nie raz, nie dwa razy, gdy podjęli taką decyzję. Bo tutaj chodzi też o odbiorców, których jest więcej, wydaje mi się, młodszych. Dobra, powiedzcie mi teraz, przejdziemy do stricte 2013 Tomb Raidera. Powiedzcie mi, jakie są plusy dla was takie najważniejsze? Najważniejsze zalety tej gry, może byśmy ograniczyli je do 3 i jednocześnie wiemy o tym, że nie ma ideałów. Na pewno są też minusy. Jakie wy dostrzegacie minusy? Takie bardzo skrótowo plusy i minusy tej części. Za co wy ją pokochaliście, ale co moglibyście w niej jeszcze zmienić? Może poproszę Arka o zdanie. To tak, na plus, tak po skrócie 3 rzeczy, to na pewno... Sam wizerunek Lary, że pokazana jest jako bardzo taka kobieta, no ludzka, która ubolewa faktycznie nad śmiercią Jelonka. Drugie, co na plus, to na pewno ten cały survival, tak, otoczka tej wyspy, że trzeba jednak walczyć o przetrwanie, o przeżycie, starać się, zdobywać czy to pożywienie, czy polować, także ten survival tutaj dobrą robotę robi. I trzecie, według mnie, co na plus, to tryb multiplayer, no który wiadomo, dzisiaj to już tam nikt na tym nie gra, na dobrą sprawę, ale w 2013, 14, jeszcze 15 nawet roku bardzo fajnie się grało, bo było do wyboru dużo broni, dużo takich skilli do wyboru, postaci, więc można było fajnie popykać sobie. Ja grałem akurat z komputera, więc na komputerze bardzo fajnie się grało, nie wiem natomiast jak tam odczucia ludzi konsolowych. Natomiast na minus z gry to na pewno są jeszcze takie bugi, występują w grze gdzieś tam światła, czy zacięci przeciwnicy, czy coś. No nie była do końca może tam jeszcze dopracowana tak w 100% ta gra.
A tak więcej co na minus, może trochę szkoda to, że większość ekipy Lary z tego statku Endurance niestety ginie i później w kolejnych częściach te wątki właśnie nie zostały poprowadzone, praktycznie nikogo tam nie ma oprócz Johna. To takie dwa minusy według mnie. Więcej chyba nie dostrzegam i to tyle ode mnie. Mhm. Ja tylko tak dopowiem, że te wątki z pozostałymi bohaterami są w komiksach, ponieważ też trzeba powiedzieć, że pomiędzy tytułami z 2013 Arise i z Rise a Shadow są stworzone cykle komiksów, które spajają tę fabułę i tam można zobaczyć pozostałe postacie, które się nie pojawiają w samych grach. Ewo, jakbym Ciebie mógł prosić o te plusy i minusy? Plusów na pewno to, że podoba mi się to, o czym już wspominałam, ten rytm historii. Odpowiada mi sposób, w jaki jest budowana historia, w jakim tempie ona się rozwija. To, że ona się rozwija naturalnie, nie za szybko, nie za wolno. I to, że ona w tym swoim rozwoju jest logiczna. Że to jest faktycznie ciąg przyczynowo-skutkowy, a nie zabiła mielonka, zatańczmy. Tylko, że to faktycznie ma wszystko ręce i nogi, pomalutku sobie idzie, się rozwija kroczek po kroczku. Ja to kupuję, ja w to wierzę. Nie jest chaotyczna, bo bardzo mnie to uwierało już przy Rise'ie i przy Shadow. Dla mnie te dwie części były bardzo chaotyczne. To było takie rzucanie się po tej mapie trochę bez ładu i składu. A w części 2013 ona nie jest chaotyczna, ona jest logicznie też podzielona. I to wszystko jest logiczne. To mi się bardzo podobało. I też to, co już było wspominane, czyli te elementy survival horroru. To tak na to czekałam. Ja i moje kije baseballowe, więc jak najbardziej mi się to podobało i to jest na plus. Jeżeli chodzi o minusy, to co mi się nie podobało, to ta gra właściwie nie pozwala popełniać jakichś błędów. W tych starszych Tomb Raiderach byliśmy my kontra mapa. I to, w jakiej kolejności te dźwignie się przesuwało, w jakiej kolejności się itemy brało, było w małej części ograniczone, bo to można było dojść do samego końca poziomu i się zorientować, że się nie ma klucza do tych ostatnich drzwi, które były trzy poziomy temu. Więc zdecydowanie bardziej trzeba było się na tym wszystkim skupić. Więcej czasu to zajmowało. A ta część już była taka bardzo mocno prowadząca za rączkę. Nie dało się pewnych rzeczy pominąć, co z jednej strony jest fajne, no bo nie wywołuje frustracji, a z drugiej strony też nam mówi o tym, że dzisiaj gracze nie chcą spędzać 40 godzin nad grą szukając ostatniego klucza przez 3 dni, tylko chcą od razu go dostać, żeby gra automatycznie tego pilnowała. Druga rzecz, która mi się nie podobała, to było dużo takich przestrzeni w grze, do których się nie dało wrócić. Ja sobie lubię eksplorować grę po zakończeniu tego wątku fabularnego, lubię sobie chodzić po tych lokacjach i to, że ta gra mi w pewnych miejscach nie pozwalała wrócić, było dla mnie frustrujące. Mimo tego, że było uzasadnione fabularnie, było dla mnie frustrujące. Na przykład coś mi się spodobało gdzieś, chciałam wrócić, obejrzeć to bliżej, ale nie mogłam. Więc to mi się nie podobało, tak zupełnie subiektywnie. I ostatnia rzecz to trochę brak logiki w mechanice gry. To, że raz jak się spadało z 15-metrowej ściany, to było lekkie au, a raz jak się spadało z 7-metrowej ściany, to było łololo, skręciłam kark. Trochę brak tutaj tej, jak to będzie w polsku, konsystencji. W tym, jak to zostało zbudowane z punktu widzenia mechaniki. To, że Lara wpada do morza i po prostu to już jest śmierć na miejscu, ale to, że jak gdzieś ma płynąć, no to spoko, to nie ma problemu. To mi trochę przeszkadzało. No, takie błędy, one chyba często występują w różnych grach, że tam po prostu nie dopuszczają twórcy, więc nawet jak zrobisz kroczek, od razu nie wiadomo, dlaczego giniesz, tak? I to tak jest denerwujące. Ja nie lubię właśnie takiego na siłę pokazywania, nie możesz tam iść, bo coś. Takie idealne ściany i to jeszcze ona zawsze umiera w takiej jakiejś dziwnej pozycji z jogi, tak, nie? Tak. Ona zawsze się musi wygiąć 150 po prostu albo w precel inny i dopiero wtedy to ostatnie tchnienie wydaje. To teraz poproszę Łukasza. No, przede wszystkim największą zaletą zawsze była do mnie pierwsze, co to zmiana wizerunku Lary. Już tu i na kanale, i na grupie chyba korzystałem z każdej możliwej okazji, żeby narzekać na to, jak przerysowana, przeseksualizowana jest klasyczna Lara. I odejście od tego, nadanie jej takich wyglądu normalnej kobiety, też charakteru, całkowicie zmienienie, zrobienie realistyczniejszej jej,
jest dla mnie absolutnie bardzo dużym plusem i ułatwia mi identyfikację się z tą postacią i postrzeganie jej po prostu jako prawdziwej postaci, jako kogoś, kto mógłby faktycznie gdzieś w rzeczywistości istnieć. To taki pierwszy. Drugi to klimat, przede wszystkim klimat lokacji, to jak one są, czuć z tych lokacji ten brud, czuć to zniszczenie, czuć, że ci ludzie tam na tej wyspie żyją od dziesiątek lat gdzieś, upadli całkowicie moralnie. Na przykład moja ulubiona to jest miasto ubogich, gdzie wchodzimy tam po prostu, widzimy te gnijące zwłoki leżące w tej wodzie, gdzieś jakieś szubienice wiszą, po prostu czuć ten brud, aż się wylewa z monitora i czuć ten smród, czuć taki gęsty, duszny klimat. To jest po prostu, to na mnie niesamowite wrażenie zrobiło. No imersja jest, prawda? Te ubóstwa, biedy, przytłacza to. No cały ten właśnie ten upadek moralny wszystkich ludzi, którzy tam żyją, widać, że tam jacyś kanibale, też gdzieś tam Lara w tej jaskini na początku ucieka właśnie kanibala, gdzieś tam są te ofiary złożone, porozwieszani, no super, to jest taki klimat choćby właśnie z jakiegoś takiego dobrego horroru, widać, że tam były te naleciałości takiego, właśnie tak już porównywałem, czy do Zejścia, czy ostatnio też na przykład do Wzgórza Mają Oczy, albo taki jest ten klimat podobny. I trzeci taki właśnie, to też trochę powiązany, też podobało mi się to, jak bardzo brutalna jest ta gra. Momentami, że czy animacje na przykład śmierci Lary, gdzieś to naprawdę podbija mi emocje, gdzieś adrenalinę, gdzie na przykład spływa się tą rzeką, gdzieś ją albo przebije przez tą brodę, gdzieś te wszystkie przepisy na wylot, to podbija naprawdę adrenalinę gdzieś, jeśli widzimy tego typu animacje, ale też to, jak Lara wykańcza przeciwników, czy gdzieś ta walka na tym pokładzie tego statku, gdzie tym czekanem po prostu rąbie tego faceta, no to wyglądało super, ta pierwsza animacja tego, ta pierwsza scena tego zabójstwa, gdzie po prostu jest ta szarpanina, ten strzał z pistoletu w głowę i że dostajemy zbliżenie, naprawdę to wszystko też buduje taki klimat. Wiemy, że to nie są żarty, wiemy, że to nie jest jakaś zwykła przygoda, tylko naprawdę ciężka walka o przetrwanie. To wszystko naprawdę to podbija i sprawia, że gracz ma naprawdę mnóstwo emocji, olbrzymią imersję, chce uniknąć tej śmierci, czuje faktycznie przed tym jakoś strach, jest to jakaś kara, a nie, że po prostu no to tak jak na przykład te animacje, które właśnie w walce, to już co faktycznie zawodzą, że gdzieś ją zaszczelą, gdzieś tam w walce, nie w takim jakimś spływie i gdzieś tam umiera w tych postaciach, w jakichś pozycjach z jogi, to już no, trochę znowu psuje. Bo z takim płynnym przejściem do minusów, to tak tu chyba Arek wspomniał, że dla niego minusem jest było, że tak dużo postaci z załogi Endurance ginie. Dla mnie było minusem, że tak dużo przeżywa. Ja bym wolał, gdyby Lara była jedyną ocalałą z tej całej przygody, gdyby oni wszyscy tam gdzieś zginęli możliwie jak najbrutalniej. I tutaj miłości to horrorów. Tu widać, że miłości horroru, bo zawsze albo w ogóle nie przeżywa główny bohater, albo właśnie jest jedyny z całej paczki. No. Jak ja bym tą grę zrobił, to nawet Lara by nie przeżyła do końca. Ale nie, tak na poważnie, to faktycznie, jeśli Lara byłaby jedyną ocalałą, naprawdę o wiele by nie zyskała ta gra, naprawdę jeszcze byłoby to dobitniej widać. I tak samo z fabularnych takich minusów, na pewno bym ten wątek Himiko jako ducha jest według mnie zbyt mocno wyeksponowany, wolałbym, gdyby to było albo niedopowiedziane, albo nie było w ogóle tego motywu. Najlepszy był chyba, gdyby to było takie niedopowiedziane gdzieś, że nie do końca byśmy mieli pewność, czy to był faktycznie duch, czy jednak po prostu Matias był szalony. I nie mielibyśmy tego tak wprost po prostu rzuconego nam w twarz, że tu jest jakiś zły duch i rzuca piorunami z nieba. No, według mnie to było lepsze by było, gdyby to było takie gdzieś niedopowiedziane, nigdy by tego twórcy nie wyjaśnili, co tak naprawdę się zdarzyło, taka tajemnica. Czasami niektórych tajemnic lepiej nie wyjaśniać dla dobra historii. No i trzecie, taki minus poważny, to już jest faktycznie, to jest gameplay, przede wszystkim te grobowce, które są... Jeśli sam pomysł na takie zagadki fizyczne według mnie był bardzo fajny, żeby to właśnie tu jakieś przerzucanie przedmiotów, jakieś zagadki fizyczne, ale one są zrealizowane kompletnie koszmarnie. To jest tak banalne, jakby twórcy myśleli, że w tą grę będą grać, nie wiem, szympansy. No naprawdę, to jest po prostu, to jest zbyt banalne, zbyt proste. No, rozwiązanie tego jednego grobowca to jest 30 sekund, żeby wpaść na to, co trzeba zrobić. I to jest chyba taki bardzo też bardzo poważny minus. I trzeba dodać, że one były opcjonalne, to nie było przymusowe pójście do grobowców, aby fabułę pociągnąć dalej. I z tego, co też pamiętam, to był taki bardzo obrzydliwy chwyt ze strony twórców, to, że trzeba było kupić takie DLC odblokowujące te grobowce. Było coś takiego, pamiętacie?
Jeden grobowiec był w 2013 do kupienia i to był ten na plaży. A jeden dokupywało był. Się, tak, dokupywało się dopiero w ostatniej części, ale można było kupić season passa i wtedy te grobowce same się pobierały raz w miesiącu i też były na równie żenującym poziomie trudności, a w detalu kosztowały 30 zł za jeden i to było średnio 6 minut rozgrywki łącznie z pobraniem pliku, zainstalowaniem go na konsoli i odpaleniem i obejrzeniem napisów początkowych. To było w sumie około 6 minut za grobowiec. Tak. Ja tego nigdy nie kupiłem. Nic nie straciłaś. Ja też nie. No, ja po właśnie po 2013 i po Rise grając w Shadow stwierdziłem, nie kupię tych grobowców, mam to gdzieś, po prostu chcę tą historię zobaczyć do końca. Zresztą Shadow mi się za bardzo i tak nigdy nie przypadło do gustu. Mhm. Jasne. I Olu, ty jeszcze zostałaś. Proszę, jakbyś mogła powiedzieć, za co ci się tak bardzo, bardzo podoba i za co tak bardzo, bardzo ci się nie podoba. Największą zaletą jest właśnie postać Lary. Jak ją zrobili, to jest po prostu, no, dla mnie mistrzostwo. Inaczej ją przedstawiono bardzo. Na początku powiedziałam, że utożsamiam się z nią, mhm. Że się z nią utożsamiam. Łatwo się z nią przede wszystkim utożsamić. Bardzo łatwo się jest do niej przywiązać, ma się przeczucie, że ona naprawdę może być prawdziwym człowiekiem. Przeżywamy razem z nią te wszystkie złe chwile, jakie na tej wyspie były. Drugą zaletą była historia. Była historia, bardzo fajnie też przedstawili. Przede wszystkim klimat fajnie tutaj pokazany jest. Ostatnia zaleta to jest zdecydowanie Lary i Rota. Po prostu jak ojciec i córka, tak. Jak ojciec i córka. Bardzo, bardzo ciekawie to przedstawili, a wręcz no po prostu na jego śmierci no płakałam. Jak dalej znów zagram, to dalej płaczę po prostu. Mhm. Po prostu dalej płaczę. Ale nie za wcześnie, przepraszam, że przerywam, ale tak nie za wcześnie go uśmiercili, twoim zdaniem, tego Rota? Szkoda mi bardzo było. Tak. Szkoda mi bardzo było. Bardzo bym chciała na przykład go w Rise czy w Shadow zobaczyć zamiast Johna. Fajna relacja, naprawdę. Miała potencjał. Mhm. Ale zmarnowali to, szczerze mówiąc. No w sumie zapchnęli tę historię faktycznie ojca i córki, no w cudzysłowie ojca i córki, bo rzeczywiście on takim mentorem był dla niej i może to też taki przytyk w stronę klasycznej Lary, która też no, miała tego mentora w postaci Von Kroya, który wiadomo w jaki sposób też potoczyły się jego losy, a tutaj pozytywna postać, no widać, że ona wpatrzona jest w niego, że oczekuje od niego jakiegoś wsparcia i otrzymuje to i nagle ni stąd, ni znowąd w początku gry on zostaje w sumie uśmiercony. To jest właśnie tak zaskakujący chwyt. Ja to rozumiem, ja to szanuję. To jest ciekawe i dzięki temu też ta gra, ona zyskuje bardzo dużo, bo pokazuje w ten sposób, że gra jest naprawdę poważna, ma poważną historię i niezależnie kogo tutaj Lara lubi czy nie lubi, po prostu każdego może spotkać śmierć. Tak? I nawet właśnie taką postać, jaką był Rot. I pod tym względem ja uważam, że dobrze, dobrze zrobili. Ale no każdy ma też takie swoje odczucia. A powiedz mi z minusów jeszcze coś, co tobie się nie podoba. Zdecydowanie bardzo prościutkie grobowce, które nawet by sześciolatek przeszedł. Zdecydowanie to jest chyba największy minus całej gry. A drugą wadą są błędy. Dosyć często, jak i na komputerze, jak i na konsoli mi się błędy dosyć często pojawiały, więc w sensie pierwszy raz grając nie zauważyłam żadnych błędów ani nic, wszystko płynnie działało, ale im dalej, tym po prostu no, więcej błędów było. Chyba nie wiem dalej, co wam. Dalej nie wiem, co mam wymienić, więc. To ja wam podpowiem. To ja wam podpowiem, czy zaliczycie to do plusów, czy do minusów. I to też taka krótka odpowiedź. Jeżeli czujecie, że chcecie omówić, to proszę bardzo. Nie stawiam tutaj żadnych granic. Proszę powiedzcie mi, czy plusem, czy minusem będzie polska wersja językowa Karolina Gorczyca i angielska wersja językowa Kamila Luddington. Proszę, może zaczniemy od Olu, od ciebie. Skończyłaś to, proszę, na rozgrzewkę. Dobra. Zdecydowanie wybrałabym Kamilę. Jej akcent jest bardzo do Lary dopasowany. Mhm. Trzeba przyznać, że Karolina też naprawdę dobrą robotę odegrała.
też dobrze jej, bardzo dobrze jej poszło również, chociaż patrząc na aktorstwo Kamili, na to, na jej głos, to zdecydowanie dla Lary jest stworzona. Nie wyobrażam po prostu sobie grać Tomb Raidera teraz bez angielskiej wersji językowej z napisami, więc zdecydowanie na plus jest polska wersja, też jest całkiem przyjemna dla ucha, chociaż nie stawiam jej ani na minusie, ani na plusie. Mhm. Po prostu może być coś między, bo reszta postaci, na przykład polski dubbing sam strasznie mi się nie podobał, więc między. Dobra, rozumiem, dzięki. Ewo, jak u ciebie? Plusy, minusy? Ja potrzebuję doprecyzowania, czy my mówimy o tłumaczeniach, czy o lokalizacjach, bo to jest jedno i drugie, to są dwie osobne zupełnie rzeczy. Czy mówimy o tłumaczeniu, czyli przełożeniu językowym jeden do jednego, czy o lokalizacji, czyli o przełożeniu także realiów społecznościowych. Bo przetłumaczenie gry jeden do jednego jest bardzo fajne, ale my nie do końca wtedy łapiemy wszystkie smaczki, wszystkie porównania, jakieś żarty, tego typu historie. To jest bardzo często widać w tłumaczeniach na przykład komiksów, kiedy po prostu tempo tłumaczy się zdanie jeden do jednego i ono brzmi poprawnie gramatycznie, ale my nie wyłapiemy tych podtekstów, które się tam pojawiają. Kontekstu nie wyłapiemy kulturowego. Więc ja generalnie bardzo rzadko wybieram grając czy oglądając film czy cokolwiek dubbing. Jedyną grą, w której to u mnie kliknęło, to było Uncharted, gdzie Jarosław Oberek jako Drake po prostu skradł moje serce i w ogóle moją niewinność trochę również, bo serduszko mi zabiło szybciej po prostu, jak go usłyszałam w roli Drake'a. Jako król Julian w roli Drake'a zrobił mi dzień. A przy Tomb Raiderze zostałam jednak przy tej angielskiej wersji i przy niej chcę zostać. I nawet bez napisów, bo dla mnie to daje lepszą imersję w świat gry. Ja się wtedy skupiam na tym, żeby grać, a nie na tym, żeby czytać napisy, czy na tym, żeby słuchać po prostu tego, co się tam dzieje. Ja lubię się w to wciągnąć i słuchając tej gry, nawet w tym oryginale, mi to po prostu bardziej pasuje. W związku z czym ja zdecydowanie wybieram tę wersję angielską, tym bardziej, że te tłumaczenia też właśnie nie zawsze oddają ten kontekst, a ja chcę znać ten kontekst po prostu. Rozumiem. Arku? Ja tutaj przeciwnie niż akurat dziewczyny, bo dla mnie Karolina Gorczyca no bardzo dobrze tutaj wypadła. Przede wszystkim ten dubbing, tak widać, nasiąknięty jest tymi emocjami, przeżyciami, takimi odczuciami też nawet i wewnętrznymi, które wychodzą do wierzchu. Bardzo fajnie się to słucha i też chcę zwrócić uwagę, że ogólnie cały ten polski dubbing, który został włożony do tej naszej gry tutaj spolszczonej, no przypadł mi do gustu. Teraz odwołując się też do wersji angielskiej, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, chyba bardziej jestem w kierunku właśnie tej polskiej, może też ze względu na to, że zbyt wiele razy po prostu grę przeszedłem w języku polskim, tak, z tym dubbingiem. Może mi to gdzieś tak zapadło w pamięć i teraz mi się to lepiej kojarzy. Natomiast no, angielski też jest dobry. Nie powiem, że trzeba się do czegoś przyczepić, bo tutaj do niczego bym się nie przyczepił, ani w jednej, ani w drugiej wersji. Natomiast jakoś dla mnie ta polska wersja językowa, ten dubbing właśnie tutaj, no super. Nie mam się do czego przyczepić, nie znajduję tu minusów. Tak jak mówię, zarówno czy to w polskiej, czy angielskiej wersji, moim zdaniem te dwa głosy pasują do Lary jak najbardziej. Wiadomo, że jest na świecie dużo więcej dubbingów, więc można by sobie było też zrobić zestawienie takich języków i faktycznie w niektórych tam językach wyjdzie bardzo fajnie, w innych trochę gorzej. No aczkolwiek, no myślę, że cieszmy się z tego, że mamy ten dubbing polski włożony do gry, bo kiedyś wiadomo, te gry nie miały tych dubbingów, więc to jest jak najbardziej na plus. I może to też troszkę tak tutaj zyskuje właśnie to, że kiedyś te gry nie miały tych dubbingów, więc no nie mieliśmy wyboru, tak? W takim języku, w jakim gra powstała w oryginale, tak było. Dzisiaj, no nawet w Polsce przecież nie musimy grać na polskim czy angielskim języku. Możemy sobie wybrać niemiecki, czy rosyjski, czy jeszcze jakiś tam inny. Więc to tak jakby tutaj troszkę buduje tak jakby na plus tę wartość, że mamy możliwość wyboru tych dubbingów. Natomiast osobiście dla mnie, już tak kończąc ten wątek, to polska wersja dubbingowa jest super i mówię, że Karolina Gorczyca tutaj włożyła, widać, dużo zaangażowania
poświęcenie pracy, ale takiej rzetelnej pracy, żeby to dobrze wyszło. No i dzięki temu została potem doceniona i mogła też dubbingować czy to Rise, czy Shadow. Więc mam nadzieję, że w następnej odsłonie gry też będziemy mogli ją usłyszeć. I to chyba tyle ode mnie w tym temacie. Dzięki. I Łukaszu, twój wybór jaki jest? Mój wybór jest... Ja wybieram zawsze głos Camille Ludington, za każdym razem, ale tu jest, wynika to między innymi nie tylko z tego, że po prostu mi się bardziej podoba jest, bo Karolina Gorczyca naprawdę dobrą robotę zrobiła, go ostatnio sobie sprawdzałem, żeby porównać, reszta aktorów już niekoniecznie, ale Karolina wypadła dobrze, ale w głosie Camille Ludington widać też pewną też zmianę do kreacji postaci Lary, do której twórcy postawili, bo zauważcie, że w grze, jeśli chodzi o samą Larę, chyba nie ma praktycznie nic wspomniane o jej arystokratycznym pochodzeniu. I jest również zmieniony właśnie głos Camilla Ludington w przeciwieństwie do poprzednich aktorek, ma zupełnie inny akcent, pozbawiony tego charakterystycznego brytyjskiego trochę akcentu takiego dla sfer wyższych, gdzie poprzednie Lary zawsze to miały, Camilla Ludington tego nie ma i jej Lara też tego nie ma. A że ja mam zwykle podejście do arystokracji bardzo zbliżone do czasów rewolucji francuskiej, dla mnie to było bardzo dużym plusem i ta zmiana i po prostu to jest też jeden z tych powodów, dla których absolutnie się zakochałem w tej interpretacji Lary i z którego mi się nie podobało to, co fabularnie się stało i w Rise i w Shadow. Gdzieś powrót do tego Croft Manor, to wszystko... Nie, absolutnie tego nie byłem w stanie kupić znowu. Słuchajcie, i tak na zakończenie, ostatnie już takie pytanie do was, a może bardziej chciałbym, żebyście to wy skierowali się do oglądających, słuchających nas. Osoby, które znają Tomb Raider jako serię, osoby, które nie znają tej serii, a jakimś cudem trafili na nasz tutaj podcast, na naszą rozmowę i na to pytanie. Co wy moglibyście powiedzieć i w jaki sposób moglibyście powiedzieć osobom: hej, Tomb Raider 2013 to jest bardzo dobra gra, którą warto znać, którą warto zagrać, warto jej poświęcić swój cenny czas. No więc tak, ja zapraszam wszystkich do zagrania w Tomb Raider z 2013 roku, ponieważ jest tutaj ta Lara po restarcie, więc widzimy tę serię, nową serię, jaka kreuje się od samych podstaw od początku. Więc jeśli ktoś zdecyduje się zagrać, no to będzie widział, jak ta postać się rozwijała właśnie, że stawała się coraz bardziej odporna na różnego rodzaju bodźce, stawała się coraz silniejszą kobietą, zdobywała nowe umiejętności, jakieś talenty i nie tylko, bo jeśli ktoś, powiedzmy, widzi, że niedawno była premiera Shadow, no niedawno, ponad tam 2 lata temu i pomyśli, no to dobra, to może zagram sobie w najnowszą grę, bo będzie najładniejsza grafika, czy pewnie najlepiej rozbudowana fabuła, no to po części się z tym zgodzę, aczkolwiek jeśli tak ktoś wejdzie od końca w tę przygodę, to też nie zrozumie wszystkich wątków, bo on już widzi tę Larę taką silną, zmienioną, która walczy z Trójcą, no ale dobra, kim jest ta Trójca, skąd się wzięła i tak dalej, więc to... Bo tak też można się zniechęcić do gry. Jeśli się zacznie grać tak jakby od końca w grę, to można się szybko zniechęcić, bo człowiek nie rozumie wątków, nie rozumie fabuły i gdzieś to tak wszystko umyka, tak jakby. Całe te emocje, ta otoczka wykreowana przez grę, która ma dać nam dużo radości i tak jakby wgryzanie się w kolejne części, w kolejne przygody, w jakieś nowe... wątki, w nowe postaci, to gdzieś to umyka, to strasznie szybko umyka, więc ja polecałbym grać tak chronologicznie, nawet jeśli ktoś by chciał w ogóle wejdzie do serii tej Tomb Raiderów i nic nie słyszał o tym, no to jak najbardziej warto zagrać od samego początku, od pierwszego Tomb Raidera, więc ogrywając każdą następną część, można zobaczyć, jak ten Tomb Raider na przestrzeni lat się zmieniał i co według niego jest tutaj w tych Tomb Raiderach na plus, co na minus. Wtedy można sobie wybrać jakąś ulubioną przygodę. I tutaj jeszcze na koniec też powiem, zależy, jeśli komuś zależy, żeby tak jakby no, nie poświęcać dużo czasu, żeby ogrywać całą najnowszą trylogię, wszystkie starsze części, to niech sobie zagra, powiedzmy, no nie wiem, pierwszego tego Tomb Raidera i potem w tego z 2013, to już zobaczy dwie takie duże różnice tych głównych Tomb Raiderów, czyli tych całkiem najstarszych klasyków i tych całkiem teraz najnowszych.
I to już dużo da. To nawet poświęcić, no nie wiem, godzinkę, dwie na pierwszego Tomb Raidera, godzinkę, dwie na tego z 2013 roku. Na Steamie te gry naprawdę grosze kosztują. Jeśli są wyprzedaże, no to tam, nie wiem, za 5-7 zł można kupić tego z 2013 roku, więc to jest bardzo malutko. Więc ja zapraszam, zachęcam. Może się komuś spodoba, może kogoś przywitamy nowego w naszej grupie. Zawsze miło widzieć nowych ludzi. I to tyle ode mnie. Jak to, ja bym powiedział po prostu klimat i najlepsza wersja Lary. I udawajcie, że nie istnieją grobowce i kontynuacje, będziecie się świetnie bawić. Jasne. Coś jeszcze? Czy nie, to chyba wszystko. Dokładnie, to takie hasło reklamowe, tak, które, które zawiera w sobie sedno sprawy. Olu, mogę cię prosić? Co ty mogłabyś powiedzieć tak. odbiorcom? Dlaczego warto zagrać? Warto zagrać, ponieważ można poznać historię Lary od samego początku, jak ona właśnie od takiej niewinnej dziewczynki stawała się tą silną Larą, jaką teraz znam, jaką my w ogóle znamy. Jeszcze bym dała ciekawą fabułę też bym również dała, więc naprawdę polecam zagrać. Ewo, i ciebie poproszę na koniec. W jaki sposób jeżeli ktoś się jeszcze nie czuje po tej rozmowie zachęcony, to polecam przewinąć od początku i jeszcze raz przysłuchać, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że słuchajcie, jak sobie notowałam, jak rozmawialiśmy, i to jest gra wszystko mająca. Bo ona ma tak, grobowce tak słabe, że aż człowiek przechodzi fabularnie dalej, bo nie jest w stanie tego znieść. Ma dziwne pozycje z jogi, ma fajny rytm historii, ma elementy survival horroru i w sumie jest rebootem, a jak się komuś podoba, to przejdzie z przyjemnością, a jak się nie podoba, to przejdzie, żeby móc narzekać. W związku z czym nie wiem, na co można tutaj czekać. Jeżeli ktoś jeszcze nie grał, no to albo niech przewinie jeszcze raz faktycznie tę rozmowę do początku i posłucha, albo niech od razu bierze pada się do konsoli, bo to szkoda czasu. Ja myślę, że to jest najlepsze podsumowanie tej naszej całej rozmowy na temat Tomb Raider 2013. Ja nie... Jeszcze bym coś dodała. Proszę bardzo. Jeszcze bym dodała, że bardzo łatwo można zżyć się z postacią Lary. Więc to jeszcze, bardziej może wczuć się w bohaterkę i to jest równie dobrze kolejny punkt, dlaczego warto sięgnąć po tą grę. No, a przy takim wczuciu w połączeniu, jak gra się na pełną imersję, w połączeniu z tymi niezłymi animacjami śmierci gdzieś tam w jakichś spływach czy coś, to naprawdę podbija emocje, adrenalinę, więc... Tak, tak. To jest spora zaleta. Są jeszcze jelonki, bo o tym zapomniałam wspomnieć, więc jeszcze są jelonki. Jak ktoś lubi Bambi, to na pewno mu się spodoba ta część. Tak. Pewien motyw bardzo podobny. Jest family friendly. Kilka scen jest, które gdzieś tam się zakorzenią w pamięci i stąd po latach będzie można wrócić. Ach, kojarzę ten Tomb Raider 2013. Słuchajcie, tak na zakończenie, ja myślę, że można tę grę kochać, można tę grę nienawidzić, zresztą jak każdą inną część. Nie zmienia to jednak faktu, że Tomb Raider z 2013 roku jest grą przełomową. Ona pokazuje to, co słusznie powiedzieliście, Larę, która wbija się w pewien nurt, w pewną ideologię, od zera do bohatera i dlatego też w taki łatwy sposób można się z nią utożsamić, można ją zrozumieć i poczynania i dzięki niej można też i coś w sobie zmienić, w swoim życiu, w swojej osobowości. I to jest właśnie ten fenomen 2013 roku, części, która została w tym momencie wydana. Ja wam serdecznie dziękuję za tę rozmowę, która była dla mnie bardzo ważna, bardzo cenna, właśnie z kilku względów. Właśnie ze względu na to, że dla mnie ona jest ciekawą częścią, ale nie do końca przekonuje mnie jako Tomb Raider. Ja chciałem właśnie usłyszeć, dlaczego ludzie uważają, że ona jest dla nich na pierwszym miejscu. I wasze informacje rzeczywiście potrafią przekonać, potrafią nakreślić, potrafię ja w tym momencie też zrozumieć ten punkt widzenia, za co ja jestem wam też serdecznie wdzięczny. I no, na pewno dla mnie to jest cykl istotny. Ten nowy cykl rebootowy Tomb Raidera pokazuje jednak, że po prostu jak świat, wszyscy się zmieniamy,
cały świat się zmienia i tak samo i Tomb Raider też musi się zmienić. To jest ewolucja, która nastąpiła właśnie w tym momencie, którą wy zauważyliście i wy doceniliście. Czy na koniec jeszcze coś chcielibyście dodać? Coś wam się nasunęło i chcielibyście się całemu światu podzielić? No tak, znaczy, bo jak wspomniałeś, że ta Lara to jest taka trochę od zera do bohatera, ale myślę, tu też właśnie tak jak na grupie już pisałem, dopatrywał się też tropów właśnie z horrorowych Final Girls, więc to też jest pewna naleciałość, gdzie tak jak jest Final Girls, jest ten motyw właśnie i ta zmiana wyglądu pasuje do motywu, gdzie Final Girls właśnie zawsze są tymi postaciami w horrorach, tymi dziewczynami nieprzystępnymi na przykład seksualnie, gdzieś zdystansowanymi, w przeciwieństwie do tego stereotypu tej blondynki, która ginie pierwsza, najczęściej zaraz po uprawianiu seksu, bo to jest bardzo częsty motyw w horrorach, ale też właśnie Final Girls musi często wykazywać się inteligencją i zaradnością, zwłaszcza w tej nowej interpretacji po latach 90., żeby przechytrzyć swojego przeciwnika, mordercę, i to samo tu robi Lara. Myślę, że to jest właśnie też pewna pozostałość tego, że na początku inspirowali się właśnie horrorami i że ta gra miała być horrorem. No i jeszcze dodałbym tu, bo właśnie o tej relacji, co Ola wspomniała, Konrada i Konrada właśnie, on miał na imię Rod, i Lary, że to by było, gdyby nie wjechał Rice ze swoją strasznie, no, z naszym ulubionym przez wszystkich, wiadomo, wątkiem ojca, gdyby Rice z tym nie wjechał, to właśnie te poświęcenie Rota i reakcja Lary można by było ciekawie interpretować jako właśnie poświęcenie tego symbolu ojcowskiego, który był właśnie, którym Rod był dla Lary. I gdyby nie to, że właśnie ta fabuła tego Rice, ten wątek ojca też bardzo spłycił te poświęcenie, znaczenie fabularne tego poświęcenia właśnie Rota w kontekście gry Tomb Raider 2013. Dlatego właśnie nie lubię fabularnie Rice, dlatego też uważam, że ta gra jest strasznie płytka. Ona wyrzuca jakby wszystko, co Tomb Raider 2013 robił. A ta gra Rice to po prostu kompletnie wyrzuca, sprowadzając całą tą Larę, którą zrobili i w 2013 roku po prostu do zmiany wyglądu zmieniliśmy wygląd i tyle. Rice kompletnie wszystko wyrzucił. Tak, jeszcze na koniec chciałem dodać, się trochę popastwić nad Rice. W takim razie serdecznie, serdecznie wam dziękuję za to spotkanie. Widzom dziękuję za obejrzenie. Co wy sądzicie na ten temat? Jeżeli dla was też Tomb Raider 2013 jest waszą ulubioną częścią, to z jakiego powodu? Czy się zgadzacie z tym, co powiedzieli tutaj ze mną rozmówcy? Czy macie jednak jakieś swoje inne spostrzeżenia? Koniecznie podzielcie się z nami. I jeszcze raz serdecznie wam wszystkim dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć, cześć! Macie do gardeł, macie! Ale wiecie co? Wiesz, dziękujemy. Co? Powtórz dziękujemy. Jeszcze raz, co to jest? Co to jest? Tam pokazałeś to? To jest konwent entuzjastów popkultury Japonii. Mhm. Jestem współorganizatorem i dopiero mieliśmy 5 edycji, COVID nam 6 utrącił, więc jak będzie się działo, to najwyżej będę do ciebie, Sylwek, pisała, żeby spamować na grupie, że zapraszamy. Dobra, gdzie to się odbywa, powiedz? W Łodzi. Teraz jakiś w najbliższym czasie będzie coś? Nie, jeszcze na razie nic nie mamy, bo mamy problem z wynajęciem budynku. Nie chcą nam nigdzie żadnej szkoły podnająć pod konwent, bo dobra. COVID i w ogóle. Okej. Jak będzie anime Tomb Raidera, będzie okazja zareklamować. Tak, myślę, że tak. Tam też jest zawsze sala z grami i tam są też zawsze panele o grach.